Cześć ludziska, dzień dobry, no Janu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Isengardem w Divine and Conquer. Widzicie przed sobą bardzo, ale to bardzo przeklętą w moim przypadku frakcję. Grałem nimi dwa razy i za każdym razem przegrywam, więc może kiedyś do trzech razy sztuka, zobaczymy. Jest to kozacka frakcja, ma naprawdę super oddziały, ale według mnie jest mega trudna, naprawdę. Inwazje Ardunheim, Hardrimów, później może Kandu, no to jest w ten sposób przerąbane. Jest to bardzo ciężkie, nie wiem jaki ten komputer sobie tak dobrze radzi, bo ja miałem z tym wielki, ale to wielki problem. No i co, atakuje nas licznymi wieżami, licznymi drabinami, też jednym taranem. Chociaż taranów pewnie z tyłu mamy więcej, ale zapewne jeśli on spłonie, no to kolejny nawet nie zostanie wzięty pod uwagę. No więc co, wieże nie dojdą z pewnością, ale ładnie to wygląda, slow motion, taka płynna animacja tego pocisku. To mamy Talon Knights, to jest w ogóle chyba najlepsza jednostka piechoty tej frakcji. Są bardzo mocni, ale wciąż nie jest to poziom taki bardzo elitarny i kusznicy widzę, że coś tam już zaczynają ostrzał, no to liczę, że szybko, że na tych murach nawet nam wyjdzie, bo na murach naszych walczą nasi elitarni żołnierze, którzy jak się porówna, no na pewno nie są ani, no nie są tak dobrzy jak ci, oj, zdecydowanie nie. Oni są lepsi pod każdym względem, jedynie mamy taką samą tarczę, a co do morale, no to oni mają unwavering i jeszcze straszą naszą piechotę, tylko my mamy Nazgula, więc no powiedzmy, że u nas też nasi są jako unwavering, no i mamy też wsparcie murów, wsparcie wieżyczek, a to jest naprawdę potężna pomoc, ci raczej nie dojdą, ale wolimy, żeby wieża dotarła, no i część z nich zginęła na murach, to byłoby super, bo jednak takie groźne oddziały fajnie byłoby w ten sposób pokonać, no i widzę, że byłby problem, no wiadomo, najlepiej to zrobimy w bramie, klasycznie, brama jest o tyle świetna, bo na szczęście nasze Nazgule tam zmiotą, dobra, weź w ogóle taranie dojść do środka, no właśnie, to akurat jest kluczowe, żeby on dotarł, bo jeśli on nie dotrze, to niestety wówczas nasze Nazgule nie zostaną wykorzystane, bo my chcemy znowu zrobić dziką akcję pod tytułem brutalny, ale to brutalny ostrzał granatu, więc ty się ustaw kolego tutaj, no widzę, że jest bardzo ciężka prowincja, żeby się dobrze ustawić. No, stój tak, szefie, jest to dogodne położenie, to sobie ustaw się troszeczkę z tyłu, no i okej, okay, o, tak się ustawiaj, super, ciebie uczniku obecnie stąd nie ruszam, no w ogóle to jeszcze wolimy z tej strony, w tą wieżę. Dawajcie panowie, pakujcie się do środka, pakujcie się, nie chociaż wejdzie was ze 30 i już mnie to ucieszy, ale chyba nie wejdzie, chyba się zbagowali, na to wygląda. Ale tu została tylko jedna drabina, super! No, patrzcie ile ich poginęło wraz ze zniszczeniem tych drabin, dużo. Dobra, no i już taran bramę sforsował, spoko loko, czyli co, na razie ich wpuszczamy, no i czekamy, czekamy na to, aż wszyscy tutaj się wbiją w nas. Mamy też w ogóle pikniera, który troszeczkę źle stoi, więc kolego, weź się ustaw, no, na pauzie lepiej. O, gdyby tutaj było ustawienie takie jak na przykład, no, w nowszych Total Warach, to byłoby takie piękne, żeby było łatwiej tym sterować, to byłoby poważnie super sprawa. I tu się muszę relatywnie śpieszyć, bo jak się nie pośpieszę, no to komputer może mnie za szybko zraszować, czego bym nie chciał, więc już teraz zacznijcie rzucać. Macie morale duże, o, i wieża spadła, no, nawet sporo przy tym zginęło oponentów, fajnie. Bardzo fajnie, czyli ty kolego już masz zacząć rzucać od razu, Gondor Militia, rzucaj, rzucaj, nie zwlekaj, mamy dużo ammo, na wszystkich wrogów wystarczy, nie ma co oszczędzać, patrzcie, poszło tak mało amunicji, a już tyle zabiliśmy, coś pięknego, to jest porąbane. O, jednak pańkują, zobaczcie, jednak widzę, że ktoś pańkował, to jest kto? Seaward Lancer, a, to są ci gorsi, no oni mogą. Reszta raczej jest niezłomna, najpewniej. No i mury. Mury też będzie trzeba obecnie zaraz obrzucać. No to teraz tak, tu może poczekać, aż więcej żołnierzy się wbije, bo widzę, że komputer troszeczkę nie wie, gdzie ma iść. No i wybiera tą drabinę. To obecnie trochę w tych chłopów rzućmy naszymi granatami. No i tak walą totalnie górą, zobaczcie. I czy w ogóle coś z tego trafia? Trafia, trafia! I nawet, o kurde, fajnie trafia, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, połowa armii wroga wybita, tutaj jazda i włócznie próbują się niestety bezsilnie przebić przez hordę naszych pikierów, no nie ma opcji, żadnej opcji nie ma, zginął wrogi generał, kapitan Edelion. Fajne imię miałeś, kolego. Takie trochę elfickie, ja wiem. Tak lekko zajrzało. No i ci rycerz dostał najlepsza chyba. Nie wiem, czy to nie jest najlepsza jazda w grze. Nie, chyba lepsza. O, kuźwa. 11 ataku, 15 szarży, 33 defensa. Ja pieprze. Jeszcze straszą, zobaczcie, wrogą piechotę. Swoją inspirują, mają potężną szarżę. Excellent stamina, fast moving, czyli są szybcy. Mają sekundary atak 9. No nie wiem, jedynie lepszą jazdę mogą mieć teoretycznie wysokie elfy. Teoretycznie, ale czy mają? No, tego nie wiemy.
Tego nie wiem, wy może wiecie, chociaż no ta jest na pewno jest mocna i wiem, że faktycznie grając z nimi czuć tą potęgę, bo oni no, na szarze niszczą jakieś elitarne odcio. To jest potężna potęga. Dobra, to teraz tak. Panowie, wy podejdźcie troszeczkę bliżej i macie zadanie ważne pod tytułem zarąbać... O, chyba nawet nie potrzeby takiej. No właśnie, na zgóle cofnę troszeczkę, was lekko posunę bliżej i no, widzę, że reszta się wbija do bramy, nie, reszta sobie tak stoi, ale widzę, że coś tam chcą wejść, no panowie, zapraszam was tutaj, nie na mury, tylko na dół, no, a jeśli na mury wejdziecie, no to w zasadzie, dobra, walmy sobie w nich, na parze kolego, ciach, piękna salwa, elita jest wybijana, fantastycznie, ciach, 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 ciach. No, oj, naprawdę hurtowo, hurtowo ich niszczymy. Nimrodel Marines, też bardzo ładnie brzmią. Rzucaj, dobra, ty kolego, już swoją misję wykonałeś. Teraz jeszcze ty masz parę salw, wal w tych może korsarzy, wal jeszcze w nich. Jakie to jest przegięte, nie no, to jest... Wydaje mi się, że najpotężniejsza chyba jednostka w grze. Nie ma chyba nic mocniejszego niż to. Jeśli chodzi oczywiście o możliwości wykorzystania tego oddziału. Nie wiem, czy według was jest coś mocniejszego? Chodzi mi oczywiście w proporcji. W proporcji tego, ile mogę mieć tych jednostek i co są w stanie zrobić. No bo no oni są w stanie, zobaczcie, w blobie bardzo dużo wrogów zarąbać. No chyba, że ci łucznicy Hin Edaur, leśnych elfów. Oni mają też te swoje strzały, które przebijają pancerz i no nieraz miałem w bitwie w Dol Guldur, gdzie zużyłem na przykład 1/3 amunicji, a wróg się zblobował, że wybiłem 1500 żołnierzy. To jest mega mocne, ale oni, no widzicie, jak niszczą. No z reguły na bitwy to wystarcza, bo też to morale bardzo obniża. Chociaż nie wiem faktycznie, czy właśnie ci, o których wam teraz mówiłem, łucznicy nie są jeszcze mocniejsi. Ale no, no ich też można robić więcej. W puszczy, tylko i wyłącznie w puszczy. Ale no, są bardzo, bardzo mocni. Dobra, już widzę, że jest panika, no to z bitwy wychodzimy. I najwięcej zabił pan Nazgul, potem Naskaj ci zabili 200, a kolejny oddział Naskaj zabił 212. Łącznie 1000 prawie poległo. Coś takiego. W ogóle elfami bym zagrał. Myślę, że kolejna kampania w tym modzie będzie na pewno czymś dobrym i będą to, myślę, że albo krasnale, albo elfy, jakimi praktycznie nie grałem. Raz graliśmy sobie elfami właśnie z puszczy na streamach, no ale teraz bym zagrał elfami, może nie z Lorien, bo już lekko na tym terenie się przesycił, ale może wysokimi elfami, Elrondem. No, to byłoby dosyć przyjemne. Lub na przykład krasnoldami z Ereboru. O, i byśmy się pobili bili z Istrelingami. To byłoby super. Dobra, kto mam pierwszy turę Gondor, czy... Czy Dolamrod? Chyba Dolamrod miał turę pierwsze. Skoda, bo chyba mi się nie uda tej osady sprzedać. No właśnie, raczej mi się nie uda, ale może ustawię się tak obok, bo chciałbym już to oddać tym dziadom. Albo oddamy to, tak wiecie, dla jaj, dla Hercy i Sterlingom. Nie wiem, czy to przejdzie. Fajnie byłoby mieć sojusznika w tym miejscu. Ja bo Stringowe jak się wkurzą, wiecie, jak oni zaczną spamić. Gorzej, że nie mają możliwości dosłania posiłków i raczej no to dla nich będzie useless. Chyba ta... Lepiej Ardu na nim wzmocnić. No i ustawię tam dwie armie obok miasta, by wrogów trzymać z daleka do czasu, aż komputer swojej kultury nie ogarnie. Bo jak już ogarnie kulturę, no to już powinien się sam trzymać i przynajmniej na jakieś 30-40 tur wroga zatrzyma. Potem jeśli padnie, no to ja już do tego czasu na pewno zdążę Gondor zmasakrować. Nie wiem, ile to w ogóle seria potrwa tur. Odcinków też nie wiem, ale tur myślę, że z 50 jeszcze nie... Lekko, no bo co, no musimy ten, chociaż w sumie już jestem praktycznie u podnóży Barad-dûr, czarna brama jest nasza, mogę w każdej chwili tam wejść do środka, no i te osady pozdobywać Blitzkriegiem, potem będzie trzeba najgorsze armię kasować, ale lepiej właśnie zdobyć od razu te osady, a potem na sam koniec zająć się armiami. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będę bił teraz armię, to oni na bieżąco będą kolejne armie tworzyli, no i to będzie przypał. Dobra, widzę, że swoją szabelką, bardzo swoją szablę wroga odparłeś, fantastycznie. To chciałbym teraz, żebyś, no tak nie kozaczu, człowieku, weź tam się w tej osadzie rozwiń czy coś, bo tam nawet chyba nie masz jednostki żadnej, pokaż mi to, on tam niczego nie ma. Jak tu leci desant, to jest totalny przypał, naprawdę, jest totalny przypał. Dobra, Isengrun widzę, że się ładnie rozwinęło, cudownie, i chyba jest nawet komunikat, że właśnie, no właśnie, że się rozwinęło. Foldburg, dawaj coś takiego, Onodirith, też zwykły budynek, Rui, mamy taki o... budyneczek, no i dużo budynków, to może najpierw sobie zróbmy to, a jest run ogarnięty i jeszcze Fangron Camping. O, tak, 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 dawaj, kolejku, kolejkuj. Pchajle, na pewno robimy sobie jakieś tam koszary fajne w Baradwin, to, ciach, no i resztę na razie nie budujemy. Cecha oczywiście wzrosła, to świta się bardzo rozwija, i tak regularnie. Siła druga, Rozym, Angmar i Enedwight. No właśnie, no i chyba teraz już, jako że Isengrowie zaatakowali Rohan, no to wydaje mi się, że powinni ich tam szybko dorwać. Przy okazji, Rohan, ty nie chciałbyś tak, nie wiem, ze mną totalnie for fun mapę z mapę?
Bogu Bikoma Wasal. Ty. Fajna opcja, nie? Ale się nie zgodzi. Z Mordorem mógłbym to spróbować i okej, możemy to zrobić, kolego. Chciałbym wiedzieć, na czym obecnie stoisz i ile masz osad. Zależy mi bardzo to wiedzieć. No i widzisz, że jesteś dosyć słaby. No teraz tak, Mordor. Czy chciałbyś, panie Sauronie, być moim wasalem? Nie mogę nawet ciebie spróbować zwasalizować. On ma chyba wyższy poziom, on ma jakąś taką rangę imperialną. Jego się nie da. Dobra, i teraz tak, wy wszyscy tutaj ustawcie się tak mądrze. No i nasza armia pełna to są ci goście. I ci goście mogą napaść Kranros i to już fajnie starać się zdobyć. To byłaby ciekawa bitwa. I na pewno tam bitwę stoczymy na 1000%. Tylko teraz tak, najpierw bym sobie chciał trochę was połączyć. I tak, wy połączcie się, tych niedobitków już od razu zawczasu cofam, chyba że są tutaj niedobitkowie, tutaj niedobitków nie ma, tutaj niedobitków trochę mamy, możemy ich na chwilę dać do tamtej armii, no i jednostki się wchłoną nawzajem. Czyli tak, daj mi, nie, to mi w sumie, nie, daj mi to trochę, będzie to okej, okay. Kuszników, no w tej armii kart nie mam, a więc ich nie ma sensu brać. Maczugiści są lekko pobijani, oni też, dobra, no i was też przesuwamy, a nie mogę tyle, to w zamian za to, żebyś ty mi oddał jeźdźców, ja jeźdźców połączę u siebie, czyli tak, jeźdźcy są już gotowi, ty kolego połącz się tak bardzo fajnie, jeźdźców na pewno oddawaj, jeszcze ich, no i tą armią możemy zaraz gdzieś tam fajnie może ruszyć, bo ty kolego obecnie połącz się z nim. No, najemników niestety nie ma, szkoda, ale ustawmy się już pod miasto i będziemy tego miasta sobie strzegli, tak fajnie po swojemu. Dobra, kolega, atakujesz osadę i na wsparcie nie masz, ale byłaby fajna bitwa. Co wy na to, żeby zrobić teraz szturm, oblężenie Kerendros? Ja myślę, że byłby to pomysł naprawdę fajny. Natomiast mamy kolejne oddziały, które się no, już stworzą nawet praktycznie w dwie armie. Możemy już zaraz ich wysłać. Fajnie, gdybym znalazł nas z Guli, jakie by się nami zaopiekowały. Czyli tak, każdych żołnierzy, co są już zdatni do walki, odsyłam w tym kierunku. Was mogę tutaj też przynajmniej 4 oddziały sobie wysłać. Tą pozostałą jednostkę damy wam. No i dwie armie w zasadzie gotowe. No właśnie. Edoras, pakujesz się tutaj, szefie. Pikniarze już są gotowi do ogarnięcia. Daj mi jeszcze wyrobuj tych szermierzy zwykłych. Wy wszyscy, no proszę tędy, zapraszam serdecznie. Jest to super frakcja, bo naprawdę nie trzeba czekać wieków na jednostki. To jest czasem przerąbane w niektórych frakcjach, że się czeka naprawdę bardzo długo. I te odległości są, nie odległości, ale ten okres bywa serio długi. Dobra, was mi tutaj wrzucaj, daj mi, dobra, weźmy już sobie tych kilku chłopa, niech będzie. Doślemy, no i przesyłamy od razu na wschód. Następnie, stąd, chciałbym, żebyś ty kolego, panie Nazgulu, zrobił wieżyczkę jedną. No może gdzieś tutaj, na takim fajnym haczyku, kolejną wieżyczkę w tym miejscu i lecisz coraz dalej. Dobra, szefie, panie zegarku, idziesz teraz, na pewno się połączyć wszystkim co masz. Ty się ustaw może tutaj, no i zaraz ja was sobie jakoś tam fajnie, nie wiem, połączę. Połączę w jedną, dużą, taką w miarę sensowną armię. Idziesz tędy. Wy się też wszyscy połączcie, wy się połączcie wszyscy. Troszkę żołnierzy tam rzucę do środka. Ja bym chciał, żeby w mieście był pełen granizon i żeby się przetrenowali. Czy obecnie tu się nie ruszamy? Nie wiem, gdzie on planuje iść. Na Etring? Chyba tak. Dziwny pomysł, bardzo ryzykowny. Idziesz na pewno tutaj, kolego. Masz do miasta już się brutalnie wedrzeć. No i to miasto brutalnie sobie zdobędziemy. I no i nie wiem, czy to jest mądry pomysł. Co wy to myślicie, żeby się tu ustawić tak przed nim? Ja myślę, że mogę sobie tak stanąć i to będzie zawsze bitwa 1 na 1. A mam Nazgula. Dobra, bierzemy to. YOLO. Kolego, dam ci osadę w prezencie. Trzymaj to. Gifregion. Edelond. No i Edelond otrzymasz ode mnie w zamian po prostu za dostęp wojskowy. I tyle. No i w sumie, proszę cię bardzo, zgodziłeś się fantastycznie i w Edelond niczego nie masz, ale liczę, że szybko to rozwiniesz. Obyś to szybko rozwinął, czymkolwiek, nie wiem, najemnikiem, rób coś, błagam cię chłopie, żebyś tylko ogarnął się. Żebyś tylko temat ogarnął. Dobra, idziesz tamtędy, no to wiesz, już w sumie mogę tutaj bliżej troszeczkę dać i zaraz sobie ich fajnie połączymy. W jedną dużą armię, tak, w dużo kolejnej. Czyli ten temat załatwiony. Na północy, tutaj widzę, że kurde Gondor dużo żołnierzy zsyła, ale mogę teraz się tak fajnie połączyć i pana czarnoksiężnika, który stoi, a nie, to nie jest czarno, to są moi ludzie, to nie jest czarnoksiężnik. Okej, przez chwilę myślałem, że to właśnie może być on, no to musimy sobie na razie usunąć niestety, albo wysłać na front, żeby, no chociaż trochę żołnierzy postarali się ubić, no nikogo nie ubili, więc jak cię teleportowali, co to było w ogóle? Bo chcę miejsce zrobić na nowe 3 oddziały, takie świeżutkie, czyli was, oj, was tu nie wsunę na czas, niedobrze, bardzo niedobrze. Ta twierdza jest mocno wkurzona, no będzie bitwa dosyć krwawa i dosyć ciężka, ale taka, w której sobie na 100% poradzimy.
poradzić sobie musimy obowiązkowo. To się już przygotowujemy, w tym miejscu powstał trolle i kolejne oddziały też się werbują. No i treningowie, jak tam? No to już widzicie, że zdobyliście, doskonale. Idziesz też kolego pod osadę i treningów. No i tak myślę... Co zrobić dalej? No chyba szturmujemy Kyrandros. Chyba ta. Nie wiem, czy dam radę. No armia jest mocna, zobaczcie. To jest naprawdę dobra armia, idealna do szturmu. A ta osada chyba nie jest trudna. Ty masz dużo piechoty. No i mam na Zgula jednego, to nie jest dużo. Ewentualnie zaatakuję nocą, żeby wróg był pozbawiony wsparcia. Zróbmy sobie też zapis. Isengard 67. No i co? Jeszcze raz. Ciach i ciach. No i ruszamy. Będzie to ważna osada. Stworzy nam połączenie z Czarną Bramą. I wywalimy go z północy. Tylko będzie trzeba odeprzeć oddziały, jakie oblegają tą osadę na północy. No i w zasadzie Gondor będzie mocno osamotniony. I to jest coś takiego. O kuźwa, to jest taka śmieszna osada. Ja pizgam, ty. Ale co, wrota chyba otwarta mam w pełni. No chyba tak. No to wszystkich razie sobie cofnijmy tak po Nojanowemu. Łucznicy się tu ustawcie, bo wydaje mi się, że wieżyczki będą niefajne. No i te wieżyczki myślę, że będę chciał na pewno zniszczyć, bo one nas za bardzo pobijają. Nie są takie drastyczne, ale są niebezpieczne, więc... No wieżyczko, znaczy się balisto, wal. Tylko zróbmy tak, żeby komputer, kuźwa, walił nie w balistę, bo masz... Dobrze trafiasz. Bardzo dobrze trafiasz. No, zróbmy taki myk. Cofnijmy się lekko. No i niech on się fokusuje w łuczników, bo już szybko, już dużo naszych żołnierzy padło. Dobra, dobij do końca, jak to dobierze też jedno wieżę, no to wkroczymy dalej, no bo on potem podciągnie żołnierze pod mury i będzie niefajnie. Pierwszy raz chyba toczy bitwę o tą osadę. Ej, fajne, do obrony byłaby fajna. Myślę, że idealna grając z moją armią, bo mało jest murów, raczej jest szeroka brama, no i wszystko będzie skupione wokół bramy. O, to jest super, że wszystkie pociski trafiają. To gdyby te pociski tak do celu dobrze nie doletywały, no to tak dobrze by nie było. To sobie w ogóle już użyj też od razu krzyku. Postaram się zrobić bloba, no i tymi grantami sporo wrogów skasować. Okej, okay, no to już chyba kolejnej wieży nie ma co nawet próbować niszczyć. W ogóle jakiś jeden ziomal się ostał tak nietypowo. No to wiecie co, róbmy taki myk. Na razie wysyłamy sobie, szarżomy się wbili berserkerów. Spróbujmy ich tak rozbić. Zraz za nimi wyślemy sobie tych ludzi. Pędźcie, okej. Okay. Potem bliżej troszeczkę podejdą oni. I dobra, wszedłem, fantastycznie. No to kolega, atakujesz włócznie na pewno. Ty kolega, atakujesz sobie Citadel Guardów. No i chyba czas na piechotę. Ta, wkraczam wszystkim. Trzeba, że tak powiem, zdominować wroga ilością. I na pewno chcę też zdobyć te mury, a więc jakbyś mógł tak szybko wejść, bo jak ty tak wejdziesz, to chyba te mury przejmiesz, prawda? Czy nie? Musimy te mury przejmieć tam naprawdę szybko. Dobra, idziesz tędy. Jak tam straty? No obecnie ginie naszych dużo przez tą wieżę, która napieprza w tempie, no po prostu porąbanym. To tempo jest dosłownie poryte. Wbije się na tą stronę murów, ale szybko, masz tam wejść, to jest najważniejsze. Jeszcze użyjmy krzyku. No, może damy sobie razy 6, ale lekko kamera oddalę, bo na zbliżeniu to źle wygląda i... No to jest dalej Gondoru niestety. No i dalej ta wieża napieprza, naprawdę szybko, naprawdę niebezpiecznie. A wszyscy ładnie się teraz ustawiacie. Przebiegajcie dalej, jeszcze dalej, na razy 2. No, na to możemy zrobić taki myk. Trochę ryzykowny, ale może się bardzo opłacić. Spróbujmy. Tak w ogóle stąd wypchnąć, by te wieże dezaktywować. I na pewno dziabnę sobie was. Fajnie. Dziabaj do końca. No, łeb w łeb. Mam armię, którą mogę tutaj wysłać na wsparcie za chwileczkę. No te wieże, one są dalej aktywne. Ja pieprzę. Dobra, to jest porąbana osada do obrony. Już czuję, że tutaj naprawdę będzie się łatwo bronić. A ja mam bloba, więc to nie jest zbyt dla mnie korzystne. No ale to możemy lekko tutaj wkroczyć tym nazgonem, chociaż leciutko, no i trochę ich tam przyfajczyć. Najważniejsze, żeby tych najmocniejszych przyfajczyć. Wardens of the White Tower. Dobra, tych musimy na pewno zniszczyć, to jest piechota mega mocna. Inspiruje oddziały, dobra, czyli warto was tutaj dosłać. Łucznik trochę bliżej. Dawaj, razy 6. No, szarańcza się wylewa. Za chwileczkę część tych wież powinno przestać funkcjonować poprawnie. Mam taką nadzieję, chociaż... No, idź tędy. Nie no, bez jaj, to już powinno być wyłączone. Zobaczcie. To już naprawdę powinno być włączone. Dobra, wal w nich. Naparzaj. Od razu rzuć też krzyk. No, jakby się to Nazgul wykrzaczy, no to będzie dosyć duża lipa. Ale właśnie Nazgul rzuca w jego potężną jednostkę. No i potężną tąże jednostkę o połowę praktycznie. No, przerzedza. No to super. Teraz prosimy, żebyś kolego sfokusował się... Ja wiem, gdzieś może w ogóle przejść Nazgulu tam. Idź tamtędy, no wy już się na nich rzućcie. Musimy się od tych murów oddalić tak szybko, jak tylko to jest możliwe.
Bo te, mam wrażenie, że te wieżyczki będą starały się fokusować na zguli. Coś mam takie wrażenie. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Biegnij dalej, kolego. Wszyscy, którzy mogą, lecą dalej. Przepychamy się. No i te wieżyczki strzelają dalej, czy nie? Te wieże wciąż walą. I to w takim tempie naprawdę szybkim. No, to będzie chyba bitka do ostatniego żołnierza. Okej, kolego, idziesz tędy, to jest znowu groźna jednostka. Tam dalej już masz łuczników, no to dalej już nie masz mocnej armii. Tam najmocniejsze oddziały wybiłem, może teraz się już skupić na czymś. Jeszcze można dobić tylko was, a potem się skupimy na czymś słabszym. Świetnie, czyli ty chłopie, gdzie obecnie jesteś obecnie w blobie, no czyli troszeczkę jest ci ciężko. Ok, wszyscy panowie, idźcie dalej. Plac zdobądźmy. Może komputer plac w ogóle oleje i pozwoli nam się tam przebić. A czemu ja mogę użyć spela? A bo jeszcze chyba jest cooldown, tak? Na pewno jest cooldown, dobra, bo gdyby zginął generał, no to by to trochę inaczej wyglądało. By chyba było to puste miejsce. Chyba tak. Aż w ogóle użyłem 3 razy umiejętności mojej? Czekaj. No nie może mi na zgulę padł. Halo. Stój. No nie gadaj. Bo nie ta opcja się pojawiła. O kuźwa, chyba się wykrzarzył trzeci od wieżyczki. Bo nie ma chłopa. Nie widzę. A powinien tu być. Jest, dobra, żyje. Fajnie. No właśnie dziwię, że nie ma komunikatu. Okej, no to chłopie, kitraj się. I rzucaj. Rzucaj celnie. No tylko szybko, bo zaraz ta wieża cię naprawdę na strzał weźmie, chłopie. A nie wiem, czy mam wrażenie, że ta wieża naprawdę się fokusuje totalnie na tej jednostce. No dawaj, rzucaj chłopie, rzucaj szybko. Gardzie Osgiliad, możemy teraz nimi się zająć. To jest w ogóle jaka ładna fontanna, zobaczcie. O kurde, i jest! On zginął, a nie nasz. O kurde, bo to był generał chyba kawaleria. No, to był jeździec, spoko. Ci już też są złamani. No co, każdy walczy. No straty w porąbanie duże niestety mamy, naprawdę. Zobaczcie, to jest trupów. Ale tej bitwy chyba się inaczej rozegrać nie dało. Myślę, że albo automat, albo nie wiem. Dobra, no to co panowie, biegniecie dalej. No niech już tego na zgulę nie bije, błagam. Błagam już, niech on już spokojnie sobie dożyje do końca swych dni. Których w sumie ma nieskończoność, ale okej, taki szczegół. A dlaczego wyrzucić ich od tej strony? No bo to byłoby dogodne dla nas. Jakbyś pod kątem rzucił, to serio byśmy ich tutaj sporo skasowali. Tylko musisz rzucić, a nie dobiegać. Stoi już naprawdę dobrze. Dobra, kolego, ustaw się tak. Bo tych chłopów, no też są mocni, zobaczcie. No, a lekko ich tam dziabni. Chociaż lekko. Bylebyś rzucił, to jest najważniejsze, bo on nie zawsze chce rzucić. No i, dobra, rzucił, fajnie. Nawet nie lekko, a dobrze to zrobił. Rzucasz sobie w nich na pewno. Pięknie, też wyszło super. W tamtych kolesi rzucasz. Do końca amunicję trzeba zużyć. Tych 400 jeszcze sobie możemy elegancko zaraz dobić. Dobra, dobić się, bardzo elegancko. Spankowali, wow, myślę, że to są oddziały w ogóle niezłomne, a jednak są złomni. Jednak mogą spankować. No, dobij jeszcze łuczników. Rzucaj, dobij tamtych chłopów. No i plac będzie nasz. Już teraz mamy dużą przewagę. Wieżyczki są dezaktywowane. O, to chyba jazda, jaką szarżę zrobiła. No to co, dobijmy do końca wrogów na placu. Jeszcze masz tych Itilian Rangersów. No dobrze, wkroczyć naszymi wargami. I wargowie zajmą się bezpośrednio go strzelcami. To będzie najłatwiejszy cel, ale widzę, że oni też idą na blisko. No to chyba nie ma takiej pod... Nie, tam też są. I masz jeszcze oddział piechoty, tutaj skitrany. Z tyłu i nawet włóczni. No, to się całkiem... Dobrze to kolega widzę, że ulokował. No to co, wszyscy na jeźdźców idą, wy od tej strony jedźcie. I szarżujesz w nich, kolego. Ty szarżujesz sobie teraz w tamtych, albo w ogóle iść tam dalej. Iść dalej i to już są, zobaczcie, szermierze. Cofamy się na pewno. Wy do walki w zwarciu, wy do walki w zwarciu. Nazgul ma, no, morale zagrzewać naszych wojowników. Ma ich motywować. Oj, piechota to nie, to się cofamy. Do tyłu, kolego, do tyłu. No teraz po prostu takie dobijanie w sumie. A możemy w nich się wbić szarżą. Bo w sumie tak są ustawieni. Jeszcze by Nazgul się na nich rzucił. Jest troszkę zakrwawiony, ale no zawsze coś tam może dziabnąć. Oj, włócznie, to się cofamy. No, z włóczniami się bić na pewno nie mogę, to jest zbyt duże ryzyko. Znowu się w nich wbij. Dobra, szybko ich poginęło i to dużo. Teraz ty od pleców masz uderzyć sobie na tych chłopa, na z góry w ogóle się lekko wycofaj. Proszę cię bardzo, jakby ci to wyszło, byłoby super. No, widzę, że będą się tych wargów połączyć w jedno, bo no, trochę ich poginęło. O, a ci spankowali, ale już dotarli na ten plac i morale niezłomne. W ogóle mam taką ładną kepsa. Jutro muszę sobie zjeść kebaba, koniecznie. Oj, kebabik! Lubię kebabiki. No, kebab to jest najlepszy wytwór XXI wieku. Wiadomo, że były jeszcze wcześniej, ale no teraz wiadomo, że są popularne i to bardzo. Lubię kepsy, serio. Czyli co? Mamy to. Kejandros oficjalnie zdobyte. Zwycięstwo average. Niestety, straciłem więcej niż w sumie niż wróg.
ale za to, no, te wieżyczki, to nie tak, piechota wroga mnie wybija, to wieżyczki, one były w tym wszystkim najgorsze, niestety. Całe szczęście, wygraliśmy. No i co teraz zrobisz, panie Gondorze? Ja wiem, że mnie czeka masa bitew poza kamerą do rozegrania w najbliższych dniach, ale no, ten odcinek i kolejny postaram się, żeby jeszcze były tego pozbawione, bo na 100% czeka mnie tego dużo. Niestety, albo istety. No co, plądrujemy to i wszyscy agenci chciałbym, żeby teraz się wdarli. O, cześć do Minas Tirith. No, Minas Tirith też, zobaczcie, wydaje się, że jest praktycznie na widelcu do zdobycia. No, tam niczego nie ma, tak samo w Osgiliacie. Komitety nie ma w ogóle żołnierzy, co jest? To gdzie są jego oddziały? Ich tak już powybiliśmy na automacie wtedy? Chyba tak. W ogóle, czemu wy nie wchodzicie? No kurwa, jest 90% szans na wejście. Co to w ogóle jest? Ludzie, jakiś scam. Ten jak Darth Maul... No ej, bez jaj. Nie, to jest jakiś skrypt. No patrzcie, no to już masz mniejszą szansę. Chyba, że miał... I może miał mniejszą, ale nie zauważyłem. No to spróbuj, kolego. No może któryś wejdzie, w ogóle jakie oni pozycje robią. Dawaj, wbijaj, chłopie, wejdziesz. Dobra, wszedłeś. I ty nie wejdziesz, co nie? No i nie wszedłeś niestety. Ale dobra, żyje. Jest to bardzo ważne. Teraz tak, tutaj proszę się połączmy wszystkim, co mam. I część z was muszę na pewno dorzucić jako wsparcie. A więc was tutaj wrzucę sobie też ze trzy takie oddziały zwykłych ziomali. I jest obecnie bardzo okej. Czy tak, ustaw się przy moście. Ty możesz sobie lecieć na razie, no gdzieś tutaj zrobić trapa. Takiego całkiem, mam nadzieję, że sympatycznego. I jeźdźców mogę ci jednych jeszcze dosłać. Albo nie, sobie już tych jeźdźców w zasadzie zostaw na spokojnie. To będzie obrona na pewno osady. To będzie zaraz też wkroczenie i atak na tą stronę. Chyba turę możemy już skończyć. Wszystko mi się wydaje, że zrobiłem. No to te pieniądze, które nam się udało zrobić poprzez splądrowanie, wydajmy na coś takiego tutaj. Czyli świątynia na pewno. Ty, kolega, też sobie rób świątynię od razu. Warhausik. Trolle. W Balorie są trolle znowu dostępne. Tu musimy to wszystko zaraz naprawić. Jest to mega drogie, ale musimy. O, mogę w tej kolejności. Super. Oddawaj tak na pewno. No i mamy zero kasy po raz kolejny. I Bregościk jest nasz. Fantastycznie. Bregościk sobie teraz zdobywamy, plądrujemy. No i co? No i panowie z Danlandu, mam dla was fajnego gifta. Mam dla was bardzo fajnego gifta. Chcę was umocnić. A to się zaraz okaże, że Danland mnie zdradzi. No byłby duży przypał. Ale co, kolego? Trzymaj to. Zobacz, mam dla ciebie Bregościk. No masz nawet dużo pieniędzy. W sumie będę kasę od ciebie zażądał. Tak powiedzmy z 15 tysięcy za tą osadę. Wydam to na rozwój swoich własnych. Zgodziłeś się. Fajnie. I czy to by się coś tutaj zrespawniło? Tak, masz granicę. No to pięknie. Skoro masz granicę, to mogę zrobić to samo z Argondem. No i w całości już będę tutaj bezpieczny, nie będę musiał trzymać żadnych jednostek. A na tym mi zależy, żeby mieć taki całkowity spokój, maksymalny spokój. To jest bardzo ważne. To co, pieniążki wydajmy. No to już się wszystko widzę, że ładnie robi. Chyba nie mam na co wydać teraz tej kasy. O, w mory świątynie najlepsze. No to koniecznie musimy się tym zająć. 20 tysięcy obecnie mamy. Ile w ogóle osad posiadamy? 42. A z czego się do zwycięstwa? Muszę mieć 50, z tym Isengard, Edoras, Skaras, coś takiego. No to w zasadzie musiałbym zniszczyć Rohan i zdobyć parę osad i miałbym zwycięstwo. Ale no mnie to nie interesuje, mnie interesuje Mordor. Rohan musiałby zniszczyć Run, bo ja na pewno tak wysoko nie będę się udawał. W ogóle przekoczowali, kurde, jeźdźcy. Przekoczowali, ewidentnie. No i super. Tu wieżyczki muszę budować, a tu jest jeszcze chyba jedna osada, tak? To jest Forest of Ithilien. Tak, tu jeszcze jest jedna osada. Najpewniej. Gdzieś w tej okolicy. Musimy ją zaraz zdobyć. No to pytanie, kogo i gdzie i za ile tam wyślę? Nie wiem jeszcze. To jest kapitan generał Arveldir. Następca frakcja. Co, nie ma już Faramira ani Boromira? Nie żyją? A co ty mówisz? Już padli. No to pewnie siedzi Faramir w tej osadzie swojej. Tutaj właśnie w lasach Ithilien. On tam chyba najczęściej przebywa. No bo Boromir nie wiem, czy nie ma własnej grafiki. Własnego takiego unikalnego wyglądu na opie kampanii. Chyba tak. Chyba jego... Idzie bardzo łatwo rozpoznać. Ale czuję, że ten Ardenheim, że mu to nie wyjdzie. No to, czuję, że on to utraci, że to jest zbyt, kurde, kretyn. Oj. Chyba to Edelon powinienem olać tak całkowicie. No bo teraz atak, w tym jeszcze jest pomoc Gondoru. Ale co? No i to jest jazda. No bo gdzie ja się cofnąć nie mogę. Czyli to jest, słuchajcie, wóz albo przewóz. O kurde. Dobra, no to ludzisko, gram to poza kamerą. No i... W trakcie pewnie tej porażki się zobaczymy. Do zobaczenia za chwilę.
No, tego to się nie spodziewałem. Najpewniej wygram bitwę przez czas, bo wróg nie jest w stanie przez nas się fizycznie przebić w tak krótkim czasie i najprawdopodobniej to się zakończy remisem, bo idziemy generalnie tak dosyć łeb w łeb, tego jazda jest naprawdę zabójcza, ale ogółem nie idzie źle, tylko widzę, że na tej flance trochę zdobywa przewagę, to muszę przesłać tych pikrów tutaj, by wzmocnili, bo jednak ta jazda to jest kurde porąbana sprawa naprawdę. Ta jazda to jest coś bardzo mocnego, bardzo niebezpiecznego. Najgorsze jest, że komputer mądrze gra i on co chwilę nią ponawia szarże. To nie jest tak, że on jest w zwarciu, tylko cofa się, zobaczcie, i szarże ponawia. Mądrze gra. Mądre jest AI tej frakcji. Bardzo mądre. No ale najprawdopodobniej zabraknie im trochę jednak punktu IQ, by to zwycięstwo odnieść. Oj, tutaj widzę, że ta flanka lekko pada i Gondor chyba to zobaczył. Fuck, tutaj nie zdążymy. No czasu zostało tyle, ile widzimy. Kurznicy, do walki. Musicie to umocnić teraz szybko. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze berserkerów. O, jeszcze mam berserkerów oddziału. Nawet nie zauważyłem. Zapomniałem o nich całkowicie. Pięknie. Też sobie tych elitarnych wojaków. Panie Nazgulu, też musisz walczyć. Jak walczy każdy, to walczysz i ty. No niestety, no niestety. Może uda mi się to faktycznie wygrać na czas. Jeśli ja to wygram na czas, to chociaż przeżyję Nazgul. To jest najważniejsze, żeby on znowu no nie musiał się respić te 15 tur. No ale trochę przekombinowałem. Nie powinienem tego sprzedawać tej frakcji. Zdecydowanie przekombinowałem. No i co? Czasu zostało coraz to mniej. O, jest na razy 6. Ale kurde. Przyznam, że jestem ze swoich pikierów zadowolony. Linie trzymają po prostu wybitnie. Zobaczcie, no te trzy oddziały, ich poginęło bardzo mało. Naprawdę bardzo mało. Oj, Nazgulu, żebyś tym się przypadkiem w walce w zwarciu nie wykrzaczył, bo dopiero był przypał. Zwłaszcza, że on tam szarże ponawia, a szarżą chyba najwięcej obrażeń zadaje. Ale no, czas bitwy zaraz się zakończy. Dobra, to w ogóle uciekaj, kolego. Uciekaj bezpiecznie. Żyjesz? O, kurwica jasna. No i nie żyjesz. No i przebili się przez nas. Dobra. Niewiele brakło, niestety, ale komputer no wygrał. Silniejszy, za dużo żołnierzy i to wszyscy byli żołnierze elitarni. Jeden na jeden wygrałbym, myślę, że na spokojnie. Stratę bym poniósł, ale na luzie bym ich zmasakrował. Ale no, walcząc z dwoma armiami jest dosyć ciężko. Pytanie, jak się nasz nieprzyjaciel wyleczył? On tutaj chyba generała miał, bo widziałem, że byli ci Royal Vanguard, byli jesteś jeszcze inni. Elitarni tacy jeźdźcy. No to pytanie, do ilu? Ja myślę, że jak do 50% to będzie ok, jeśli... Więcej się wyleczy, to będzie lipa i ja pieprz, jaki cheater. Jaki kuźwa cheater to jest komputer, naprawdę masakra, ale co oni z martwych wstali, że tyle się ich wyleczyło. Nie no, bez jaj, ludzie, no dobra, no straciłem armię. Ja mam lekki problem teraz z tym Dolamrod. Nie wiem co z nimi zrobić, nie chcę się z nimi walczyć totalnie, najchętniej bym ich skipnął. Pytanie, co, jak to rozwiązać? Bo nie mogę mieć z nimi granicy. Jakiejś frakcji może to sprzedać tę osadę, z którą oni wojny nie mają. I z której też wojny nie mam. Pytanie. Znaczy to miałby sens, żeby dać to, o ile w ogóle będę chciał to odbić na nowo, i Sterlingom. W zasadzie nie byłoby to takie złe. Szkoda, że Gondor tego nie zdobył. Oj, gdyby to zdobył Gondor, byłoby mi łatwiej, znacznie. Ale oni też tych armii już spawnią. Spamią tymi armiami w late game'ie naprawdę mocno. No troszeczkę uważam, że to jest lekko niezbalansowane w tej modyfikacji, że ten late game jest zbyt mocny. No i ludziska, ja myślę, bo najprawdopodobniej te bitwy mi się nie uda, a może się uda wygrać? Zobaczmy, czy muszę grać to ręcznie. Pewnie ręcznie muszę. No muszę ręcznie. No to ja myślę, że teraz wam dziękuję za uwagę. Tą bitwę stoczę już we własnym zakresie. No i jak się podobało, to koniecznie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, odwiedźcie Facebooka, Discorda oraz Twitch streama. Linki do wszystkich znajdziecie w opisie. Żegnam was na razie. Hej, hej!